challenge. Gwiezdny Wojen. Ej, ten mikrofon działa jak się świeci, czy jak się mryga? Nie pamiętam. Ale powiedziałam, od początku. Dzień dobry. Witamy na kolejnym streamie z Gwiezdnej Wojen. Tutaj. Gwiezdny Wojen. Tradycyjna ekipa. Po mojej lewicy. Tradycyjna ekipa, po mojej lewicy Matiasz Tworek. Uuu, brawo! Po mojej tylicy na łożu już leży Monisia. I po mojej prawicy siedzi o ten oto, tuż oto osobnik, szwagir. A ja jestem, proszę Państwa, Piotra z Hajto i zapraszam na kolejną część Gwiezdnej Wojen. A nie Sagas, Skywalker. A nie Pidgeotras? Pidgeotras, przepraszam. Nowa ksywa, tak. Nie mogę się jeszcze przyzwyczaić. Gwiezdne Wojny. Wojny klonów. Żartowałem. Część ósma, ostatni Jedi. Najwyższy porządek objął władzę po dziesiątkowaniu pokojowo nastawionej republiki. Poczekaj na wszystkich. Kur. Jedynie grupa wojowników w ruchu oporu pod dowództwem generał Lei Organy opiera się wschodzącej tyranii. Przekonana, że mu mistrz Jedi Luke Skywalker powróci i jeszcze raz przyniesie iskrę nadziei. Został jednak ujawniony, bla 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 bla. Dobra, co ty masz nadzieję na ice cream, człowieku? Ice cream, bla bla bla. Ble, ble, ble. Ble, ble, ble. Ej, ja tak nie mówię. To tylko skarbonka. No to huzia na juzia. Znaczy się. Rozmusz się, mamy coś tutaj. No i grajmy. O kurwa. Ale niszczyciele klasy Imperial. Ja pierdolę wioskaj. Chociaż to są pewnie niszczyciele klasy New Order. New Józek. New Józek. Aj, a czemu mnie? A, jestem. Jestem w Awingu? Awing, tak. Oczywiście. Zaczynamy pozioma X-Wing Skywalker. Mogę uruchomić jeszcze tą salę kinową. Wysyłamy jeszcze... Nie? Czemu? No to dawaj. Mamy pilną wiadomość. Bez sensu, lepiej się Twitcha przekierować. Ale nie, to tak, ja Twitcha przekierować. Oho, oho, zaczyna się. Admirał Hux. A wiesz, że w Mandalorianinie jest jego ojciec? I w Mandalorianinie ojca Huxa gra brat aktora, który gra Huxa. Co ty powiedziałeś teraz? Że ojciec, że brat jest ojcem? Tak. Tak w skrócie. Chyba nic, ale nie jestem pewien. Chyba jednak łapanie zabora. Prawie wszyscy dołączyli do flotu. Czekamy na tylko ostatnie skarbów. Zarówno bycia łapiącym i łapanym. Bycie łapanym. Gdzie ty myślisz, wiesz? Tak. Do laptopa zmierzasz? Nie, to nie jest laptop. Idę na bankę. Przypatrz. Tak jak było ten. Wiem, czy... Oj!
No nie wiem. Możliwe, że bardzo słabo. Słabo, bo ostatnio wyszło mi tak, żeby było szybkie. Żeby było się słabo słychać. Nie, właśnie tak jest ustawiony może. Nie, po prostu chujowy. Ewakuacja zakończona. Udało ci się. Teraz na pewno wracajcie, żeby dobrze programowo. No właśnie nie. Nie no, żeby było daleko. Nie było ostatnio w przedziałku, bo nie już w swoim biurku. Byłem tam rozmawiał z kolegami, bo nie mnie nie słyszeli. A przyszło, bo było. Co dla ciebie nie ma sensu? W sensie no takim, że te bomby wypuszczone nie szły w dół. Ale ty, to są bomby. Typowe bomby. To są bardziej torpedowce chyba. Nie, no bomby. No ale takie naprowadzane, no to wiesz. Fioletowe. No ale to było chyba jakieś normalnie odgrane. No to miało jakiś chyba sens w uniwersum. No właśnie, to się tak pamiętam się w stanie wszystko przyjąć. Na bardzo krótkiej smyczy. Nie
źle, mały! Nagi cieknie w wąs... Co? Co? Pięć, stary! Dobrze cię widzieć! Znaleźć tę bramę. Okej, okay, priorytety stary. Najpierw może ubrania. Znajdziemy ci kurtkę i spodnie. Gdzieś tutaj musi być jakaś szafka czy coś. Chodź, ogarniemy ci jakieś nieprzeciekające rzeczy. Tutaj nic nie ma. Kto wszystko zabrał? Tak, utrapienie. Ludzie tutaj mają nawyk pożyczania i nie oddawania. Ale jak się rozejrzysz po statku, to pewnie. Tu jest napisane, że ostatnią kurtkę wziął Bedam. Chyba to wcale nie kojarzy. Będzie w tamtej szafie. Masz. I co drugie. Za tobą. No i spoko. Okej. Okay. To wracamy do szafy, żebyś mógł się w spokoju przebrać. Dobrze, jestem ubrany. Co teraz? Okej. Okay. Musimy iść na mostek na odprawę. Tam się już wszystkiego dowiesz. Okej. Okay. Huh? Snowka! Namierzyj nas przez hiperprzestrzeń. To niemożliwe. Róbcie co ja. Kolejna w hierarchii jest wiceadmirał Holden. Dziękuję bardzo. To co robimy? Idziecie do stanowiska i wykonujecie rozkazy. Co ty zrobisz? Tylko coś sprawdzam. Sprawdzasz kapsuły ratunkowe. Nie! Ta flota jest stracona. Muszę kogoś ostrzec. Rey! Jeśli tutaj wróci, spotka ją to samo. Zgłaszam twoją dezercję. Co?
Wcale nie uciekałem. Chcę znaleźć przyjaciół, że ją odwrócę, czy ten statek się zatrzymał. Skoczymy w hiperprzestrzeń. Mogą nas namierzyć tam! W hiperprzestrzeni? Tak. A 60. Do tego mamy paliwa. Aktywne namierzanie. Nawet jeśli to nowa technologia, zasada musi być ta sama. Namierzanie na tylko głównego statku. Musimy powiedzieć po. Ładne słowo. Nawet jeśli dostaniemy się na gwiezdny niszczyciel, to kto wie, gdzie tam mają sterownię? Gość, który ją sprząta. Jak nas tam zabiorę? Będę mogła wyłączyć namierzanie. Kto urządza konkurs strzelecki, żeby otworzyć drzwi? To jedyny sposób. Najwyższy porządek namierza nas z jednego niszczyciela, głównego. Więc trzeba go wysadzić. Podoba mi się pomysł, ale nie. Wkraść się na pokład, wyłączyć namierzanie. Flota ucieknie, zanim zauważy. Ale jak się wkradniecie na niszczyciel znowu? Sprawdźcie łamacza kodów. Szukajcie czerwonego kwiatu w klapie marynarki. Negacyjnie. Paliwa wystarczy na 18 godzin. Śpieszmy się. Będę tu czekał gotowy do skoku. Co? Kantobal. Na kantonicę. Super! Wiesz, gdzie to jest? Tam. Weźmy kapsułkę do gada. Ale tym razem bez razy. Dzień dobry. Tak. Jeszcze za wcześnie zapraszamy. Nie wiem, czy jeszcze te zostały żywce, to tylko harnasie. Nie, no coś było, a to łana puszka jeszcze. No to łana puszka żywca. Łana. Jeszcze łana. Daniel, łana co? Puszka. Ty się chyba w matematyce pojebałeś. Jak to? No bo to jedno jest dla Moniki, a dla nas jest po jednym jeszcze. Co? Ale ja pytałem. Nie pytałem. Nie pytałeś, kurwa. Ale co za różnica? Masz, mamo. To piwo i to piwo. Dokładnie. Ale jeden chuj. Ty chcesz? A Piotra chcesz? Chce? Jak w tym dowcu. Ja no. 7 razy 5. Piotra chcesz czy no? Łamacz kodów będzie miał czerwony kwiat w szlapie. Nie jak ktoś, kto by spędzał czas w tym budynku jak ten. Ale tam co ma podróż byłoby dobre. Gorące szary, wiesz, tak z tostem. Chleb z serem i strażkowca. Widzisz moją fantazję. Ja też. Nie wiem, czy wymyśliły, ale rozpowszechniają. I to Paweł w pracy wyglądał, że spał na balkonie. Jakiś dzieciak krzyczał na dole, opowiedzieć wam kawał, opowiedzieć wam kawał. Opowiedzieć wam kawał, jak pies sukę spawał? Co? Suka się nie dała i psa zaspawała. Zespawała psa. Przecież to niemożliwe. Dodajmy, że suka była dziewicą. Co? Jest po 22? Tak. 12 godziny jest. Ja mam jeszcze żywczyka. Żywczyka? Ale samo. Później będę miał harnasia z kutasia. Ja to bym nawet... Puszasz. Kurwa, gdzie ten level jeba? Nie ma. Mówiłam ci. Wojna. Co? Ja teraz wysyła SMS na tej kół. Wiesz co ludzie w komentarzach mnie piszą? Chuję, to ona co na 11. Ale jeszcze nawet nie pograli, jeszcze mam. Jeszcze mówił, że te postacie pomagające są do dupy. Akurat ja też uważam, że to jest kiepski pomysł. Jeżeli to, ta postać się pojawia na jeden cios i znika, to bez sensu jest. A gdzie? Miejsce łamania kodu. Pojawią się i znika. Jak w Houdini. Tak, to są operatorzy promu. A więc jesteście gotowani za wykroczenie parkingowe na rejestrze na czerwonych. A no. Ta historia może być też ciekawa.
Ale te X-ray to ja też stwierdzę, że mogli się tego pozbyć, bo to nie jest potrzebne nikomu. Jeśli łamasz schodów na mnie pomoże zniszczycielem Snowka, to co zrobimy? Nie wiem. Nie znasz jakiegoś złodzieja? Bez sensu to jest. Mogę pomóc. Bo co? Psuje płynność walki. Ja i kody najwyższego porządku. Czekaj, cała animacja aż wyrwie łeb, skręci szyję, przykręci nogi, a później kurwa i tak stoisz. Czy on? Obi! Tam! Jak podniesiemy tę pokrywę, uciekniemy przez kanały. Okej. Ale nie mamy... Trzeba będzie jej jakoś zabrać z pokoju strachu. Ojca? O nie. Już wyjęłaś Bora? Alala, jak go uruchomimy, teraz oni będą mówić, że teraz pakrowo i wejdź ze swojego pokoju, dokładnie. Musi być tutaj coś, czym można tu obciążyć ten przełącznik. Jakieś pomysły? No i dawaj. Sam nic tutaj nie zdołam. Ktoś albo coś musi obciążyć na przełącznik. Koniec jest taka gra Harry Potter też? Tak samo się gra? Największe zagrożenie jakie widziało to miasto. Tak, Harry Potter też. To jest rumuńska wersja. Harry Potter też. Harry Potter też. Wypuść nas. I tam Dracula występuje. Oter, też jesteście strażnikami? My jesteśmy strażnikami! Świetnie! Nasze rzeczy są za tym polem. To musimy wyłączyć ten Juska strzelił pierun. O Jezu! No jak cytujesz, to już dokładnie. A ty też się mylisz, no i kiedy? Kiedy? Kiedyś ci wypomnę. No to odmów być, pan Bielewski. I o moc tu było. Weź się, tato. Bo nie umie. Umie. Tego nam trzeba. Pa! Nie zostawajmy tutaj dłużej niż musimy. Dał się pedę, no. Strażnicy zaraz tu będą. Co teraz? Jest level. Nie. Dobra, to górze. Mam 420. Jesteśmy znowu opory. Ale jak to? Na pewno poszli ten. Ale zaraz. No co? Ale... Się pada ze sobą. Albo nie chce lepiej. Wyjebałem grę? Tak to! Jakie fajne liny biegły. On miał brać barkiem, poszedł spać. Powiem, bo będzie zasadniczy problem. Jaki? Nie będziecie słychać.
A będzie słychać. Nie. No i? Nie, i tak nie słychać, to się nie przyjmuje. Mogę sobie pleść, co myśli, a jest już Skywalkerze. Słychać, ale po prostu mniej. Ale Bartek ma rację. Mogę sobie pleść. Chodź tu. Wysłała mnie Lejka. Potrzebujemy pomocy. Piotr, zaczęli Gwiezdne Wojny grać, to bez jaj. Halo! No i gram. Jedno oko. Nie przyjdę żadnej osoby. Musimy się za mnie pójść. Idzie spać. Ma coś takiego jak... Przestań za mną chodzić. Nie, tylko że ty masz problem z tarczycą. To mówiłam ci, zrób badania, że nie, wszystko okej. Przysłał mnie ruch oporu. Cokolwiek powiesz, nie interesuje mnie to. Ale mistrzu Skywalkerze... Zawsze jesteś taka denerwująca. Bolsza to mnie... Teraz mi zwiększyło na takie dawki, jak nic nigdy nie brało. Dobra. Ja na przykład, jak chcę, to mogę do piątej siedzieć. Już na mnie nie działa. Czemu nie chcesz mnie wysłuchać? Słuchaj, jesteś miłym dzieciakiem. Ale nie jestem zainteresowany. Weźmy na to już pomoc. Z tej głupiej roboty. Ale przedwczoraj nie jestem z tego planu. Misiszu, chodzi o najwyższy porządek. Wiem, że mnie słyszysz! Trochę jeszcze mam się ale jak może mu się do Izy czekać, jak ona już tyle czasu na sprzęt? To jest kontrola posprzętowa. Pozostanie sprzętu. Poważnie, proszę. Jak się nazywasz, dzieciaku? Robili to przez Zuma. Rej. Skąd jesteś, Rej? Znikąd. Nikt nie jest. I ona ma taką chujową nakleję na laptopie, Czaku. Wiesz? Niech będzie, to się liczy jako znikąd. I może powinnaś tam wrócić. Podobno, tak. Ale można jej nie nakleić. Mariusz zrobił tak, że ją położył w tym miejscu, w którym powinno być. I tak ją potem wysłał. Później ją zdjął, że nie przydał, bo to wiocha. Jak mówię, bo tam pisze normalnie państwo, to nie dużo wiesz. Skoro musisz za mną chodzić, no to może się chociaż przydać. Ale nawet jakby zdjął, to skupiłem butelkę na mleko. No bo dobra, chodzi. I nie przyjdzieś. Skurwy sobie jebany. A to jaki Mariusz? On zawsze był taki. A wiecie, że jak kiedyś pierdolną drzwiami za sztyko leciał od ściany? Bo tak baba. Bo on ogólnie należy do najcieplejszych ludzi na świecie, jak ich znam. Poważnie, jego wyprowadzić do równowagi, to trzeba tu 2 kilo soli. Ale tu nie. No ale no to wiesz, to akurat... Jest bardzo nam cięty, jak to dziennikarz i tak dalej. Się poirytował, ja tam zadzwonię. Bo coś u mnie było nie tak. Ja tam zadzwonię. Ja się to ma takie śmieszne L. Przemek o to orzeczenie idzie na komisję. Dziwali go? Tylko tak. Nie myślisz, że to znaczy, że mam u ciebie dług. Jak? Kiedy idzie? No bo on by ustał na czas. Myślą, miałbym się od nowa
ale dostała mi na stałe wreszcie. Ale ładna muzyka. Ja na przykład chcę muszę ściągnąć muzykę z God of War'a, ścieżkę dźwiękową z Horizon'a, to jest zajebista. Boże, wtedy tyle śniegu byłem, z kopierami na ostatnią chwilę jechałem. Idę w dół. Znam to miejsce. Łatwa! Idzie do Kibelka. To ty to powiedziałeś! Idzie do Kibelka. Jakaś część mnie zawsze tu była. Strzelić ze skamery. Pokazał mi moje miejsce we wszystkim. Kurwa. Nie. Piotra, co ty na to? Bartek idzie do kibelka strzelić moczem ze skabelka. Bartek cię do kibelka spuścić ze skabelka. Wyjaśnić sztukę Jedi. Ty uważaj, jak on przyjdzie. Co nam wpierdoli? Albo zrobi fałdę brzuszną. I na pewno. Zagrożoną uszczypnięciem. On by nie miał odwagi. Odśpiewało się. Aha, odśpiewało się. No tak. No cóż. Graj tam sobie, graj sobie, graj! Nie, kurwa, no to nie. No. No dobrze, że to zagrożoną uszczypnięciem. Ktoś to ogląda, to kurwa. No dzieci, no. No dzieci. Oni się po grzyżkach macają. A byśmy teraz zrobili po tydzień temu zboczenie z Tomasa. Co? Jak to? Całe 45 minut mam problem. Ale problem z czym? Z tym, że mówię. Tak naprawdę to powinien go wygonić. A co on tam próbował? Zaczynał różnymi tekstami. Zaczął tak niby... Nauczył się jednego mięśnia i myślał, że się tak zbuduje. Okej. Ale powiedz, jakimi tekstami może Piotra się nauczyć? Też tak będzie mówił. No. Ale ten chłop... No słuchaj, ten chłop mógłby być moim ojcem, wiesz? O, ostrzegam was, wraca Bartek. Bartek? Co? Czy poszłeś do kibelka spuścić ze skabelka? Niech wam będzie. Co? Niech wam będzie. Co mówisz? Aha. Trąbi na to. Nie mogę na trąbce umie grać. No mówię. Wiesz Bartek, że tydzień temu był u mnie w środę zboczenie na masażu? Jak to? No kurwa. Najgorsze, obrzydliwe najbardziej było to, że on mógłby być moim ojcem, bo po 60 był gdzieś spokojnie. Kto tu jedzie? Nie, ten chłop to 60. 60 jebana. Co tak śmierdzi w tej lodówce? Może jakimś czosnkiem? Nie, jakimś takim zjejczałym truskawkiem. Może klapinówka? Klapinówka. Klapinówka. Najpiękniejszy truskawki sort. Oddychaj. Co widzisz? Wyspę. Ty jebany poszedł pęcz. Gdzie jeszcze coś? W głębi wyspy. Ciemne miejsce. Truskawki stoją na dole w lodówce, no ale może się właśnie... Wzywa mnie! Oprzyj mu się. Dobra, bo tu się opierają komuś. Poszłaś prosto w kierunku mrogu. Ta jaskinia. Muszę zobaczyć, co tam jest. Ogólnie te... Niektóre nie są za ciekawe. No wszystko, one od początku takie były, wiesz, w sumie. Niech wyrycha. Gdzie on poszedł teraz? Ja? No chodź tu grać. Konkę. Piłem konkę. Jak wy gracie w kooperacji, jak tak? Jeden idzie lać, drugi se po lodówce maca. A i co będzie? Jak w kooperacji? To nie jest kooperacja. Jeden idzie sobie do toaleta, a drugi idzie na misję. A potem jeden idzie do lodówki, to drugi idzie na misję. No. Jest kop? Jest. To co ci tam nie pasuje? Jest tak, że gra jest zostawiona.
Aha! To nie jest taka, że jest dobrze albo niedobrze. To ja powiedzieć, co ceniasz najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy... A to dlaczego Wiktoria musiała wtedy grać koniecznie? Chciał. Maciejem. Chciał. Zobaczcie mi ten level. Teraz nie było. Byliśmy pomiędzy misjami. Ej. Coś się chyba zbliżowało. Ty klocki Lego się tym nie czołgały. Dziękuję. Teraz ja idę do Tuatła. Tuatła? Tuatła? Ta Wiktoria tak... Zobacz na nią. Ona tak śpi, że kiedyś w końcu będzie gleba. Urodziła się, to nie miała rodu. Miała. Przyprowadzisz mi Skywalkera. Zmywarkę też masz. Widzisz moje znaczenie? Zapłacisz za to, co zrobiłeś. Ja nie widzę twojego. Spóźniłeś się. Przegrałeś. Znalazłam Skywalkera. Opowiedział ci wszystko? Jak zniszczyłem świątynię, wyczuł moją siłę. Jak wyczuwam twoją. I bał się. Nie jesteś sama. Ty też nie. Przez ciebie tak jest! Opuść tę wyspę! O bogowie walka. To prawda? Skończę z tym wszystkim. Ja pierdolę, Fiuska strzelił pierwszy. Porozmawiam z Benem. Jest w nim nadal dobro. Ale muszę spróbować. Ja pierdolę. To chyba będzie poduszka.
Co? Takie umarł ze śmiechu. Co kurwa robi? Chłop kurwa siedzi w kiblu i się śmieje. Śmieje się ze swojego siku. Taki mały strumeczek. Taki śmieszny. Pytonga wyciągnął i się śmieje. Jaki mały ja! 40. Ale ja słyszę takie jebnięcie i słyszę. Ja wiem. Wioska strzelił pierdol. No bo strzelił pierdol. I wiuszka. 40 minut to jest niemożliwe. A ty wiesz, Daniel, że teraz na YouTube można robić klipy i z niej możesz wycinać momenty? Nie musisz tego robić. No ja spierdolił mnie, kurwa. To jak spokojnie to tłatła poszedł i koniec. Konflikt. Rozrywa cię. Moje sumienie jest czyste. Nie, nadal cierpisz. Czuję to. Nadal cierpisz. Biedny Józek. Dobry. Zaraz panu otworzę, panie Kajku. To twój standardowy strój? Popłakałeś. Jest najwyższym wodzem. Jest stosowny do okazji. Ale już komunikacja poprzez moc wymagała zdjęcia koszulki. Wiecie, jaki nick ma brat, ten mąż zaskoczyła mnie. U nas dość. Najwyższy wód nas oczekuje. On to jest serio koszulka. Właśnie, wiecie? Mam wrażenie, że ścieramy nie do oporu od zawsze. Nie możemy ich wziąć, wysadzić to... czy coś. Nie rozumiem tego. Bartek, zniszczyłeś mi życie moje dzisiaj. Jak skończycie, muszę to szybko importować i zobaczyć. O, a na tule otworzył się lek alkoholowy, czerwony kulfon. Idziesz w ścianę Piotra. Nie wszyscy wstrzymają. Może tak trochę szacunku dla starej, dobrej pracy fizycznej. Dokumenty, proszę. Mój panie, serdecznie uspokój się, panie. Nie mogę, kurwa. Podłóżka. Ja już każdy kotu dostałem, kurwa. Może jednak ty dołączysz do mnie i to naprawdę. Bo dostaniesz grunt. Nie możemy po prostu radę. Dobra, ale i tak do mnie dołączysz. Działam. Spokojnie. Nic się nie wydarzyło, tylko wiuska. Wydawaliśmy dzwonię, widziałam twoją przyszłość. Wiuska strzelił w pierwszy. No, ale nie, że strzelił w kapieru. Zmienisz stronę. Pomogę ci. Ja też coś widziałem. Dzięki temu wiem, że kiedy przyjdzie ta chwila, to ty zmienisz stronę. Staniesz u mojego boku, Rey. Pamiętaj, moja 30 minut. To pójdzie jako promocja kanału. Kurwa! Ale nie śmiechu! Ważny był ten sam moment, rozumiem. Daniel, nie śmiej się w głos. Ważny był ten sam moment, rozumiesz? Ty możesz użyć mocy? Zaraz pójdę si. No. Tak, użyję swojej mocy, pójdę si. Ostatnio istnieje kogoś tam mała zaszczana. Ja słyszę w słuchawce dziecko mówi. Mamo, ścigałam się! Będziesz mógł wyjaśniać najwyższym wodzowi. Czemu zniszczyłaś nam? Ja 300. Ale nigdy nie wiem, gdzie to jest.
zazwyczaj tam, gdzie klawiatura, na tym głównym klimu, nie to już wszystko. Sam był pierdolny. Podejdź bliżej, dziecko. O, do i kamienia. Nie doceniasz Skywalkera i Bena Solo i mnie. Masz ducha prawdziwego uczenia. Mój godny uczniu, synu mroku, spadkobierco Lorda Vadera, wypełnij swe przeznaczenie. Wiem, co muszę zrobić. Ja szczerze nie pamiętam tych ostatnich trzech części Star Warsów. No to tyle lepiej. Ja praktycznie nie pamiętam, jaka tam to była głos. Siedma część to była tak naprawdę w ramach sprawowania sytuacji. O to samo chodziło. Kurwa, chyba jakiegoś finishera pojebanego zrobiło. Drej, przygotuj się! Nic się nie stało. Wszystko gra. Wszystko tam na ciebie dobrze? O mnie się nie martw. Teraz! Zasnął. Nie zostałeś. Zasnął. Papie, widziałem, jak spałeś. Ja pierdolę, że teraz odstrzelił pierus. Nie? Kuko, 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 kuko. Zasnął, normalnie zasnął grając. Po raz nie wiem który. Jak on to robi? No, nie, no ale jest zmęczona po pracy. Może mieć, no. Możliwe, no nie. Ja tak mówił. Byłaś, powiedziałaś, że nie chcesz piwa, bo które ty już nie byłeś. Ej! Nie, no poważnie to tak może być. Chcemy uratować flotę. Na świeżo, badania. Na świeżo, tak. Na świeżo, to chodzi o to, żebyś się umył. Dołącz do mnie. Możemy objąć władzę i zaprowadzić nowy porządek. Nie rób tego, Ben. Chodź. Normalnie, chłop siedzi i... Tu! Nie ma gości. Ale widzicie, że dowiemy, jaka to jest przyczyna, nie? Nie będzie mnie srebrny. Bartek ryknął na niego, bo... Grim, Holder ewakuuje drogę do promów. Planuje opuszczenie.
puścić z powrotem. Znaleźliście tego łamacza kodu? Nie. Znaleźliśmy. Moja, przestań, kurwa, jedziemy wszyscy razem. Pracy jedzie, i się zaczął śmiać. Nie powinien nic widzieć. Sam nawet tak jedzie. Ale może mu się coś znudziło też, wiesz, tak siedział monotonnie, coś ściskał i tak mówił. Ale wiesz, to jest wiele rzeczy, które ma monotonnie. Na pewno. Ja tak mam przyćwiczenie, kiedy tak lepiej, jak gram na leżące. Tylko się nie będę teraz wyleciać martwić. Skończmy już tą część, Piotr, raz i położysz się. Też któryś raz z rzędu jeśli nie zauważyliście, nie wyglądamy jak najwyższy porządek. Jak się dostaniemy do tego pomieszczenia z lokalizatorem? Będziemy się musieli wkraść do pralni, bo się nie przebrać. Normalnie. Jest zaraz przy głównym korytarzu. Komo? Ten korytarz patroluje żołnierz. Musi go tak zrobić. Może nam zorganizujesz jakąś dywersję. Chyba warto spróbować. Nie, bo nie bijesz levelu. Biję, za chwilę biję! A nawet jak bijesz, to nikt ci nie kupi. No Marek nie kupi. Jak nie widziałam się tam. Mogli tu chłopaki kupić, tylko nie wiedzą co, ja też nie wiem, więc... Szybko, ten strażnik. A jak coś popierdolimy, to później będzie, wiesz, problem. Skoro przebranie jest, to dokąd idziemy? Ona. Zaraz zaimportuję. Muszę zobaczyć. Jo, różowi szturmowcy. Myślisz, że te przebrania wystarczą? No, pobójcie się tylko swobodą. Ale nie za swobodą. Witam, szanowni państwa. Mogę przetrzymać drzwi? Jak będziemy na miejscu? Ile zajmie ci otwarcie drzwi? Parę sekund. Nie wiem, jak to przebrania działają. Jojonka? Są kampanią? Nic. Wracaj do pracy. Tak jest. Weźmy. Nie wierzę, jesteśmy. Bierzmy się do domu. Jojonka się. Co, za co? Która jest kolka twoja? Ręce w górę. Ta pusta? Dogadałem się. Transportą chcę właśnie wystartować z krążownika. Nie pomożę ci mogą. Kompletnie, tylko... To jest tak jak scenarzyści z Wiedźmina. Oni też nie znali, co zrobili serial. Ja bym tak samo Gwiezdne Wojny zrobił. Nie mamy szans! Byłoby pewnie lepsze niż to, co Disney wziął. Ja bym to samo zrobił, kurwa. Po prostu znamy. Darth Vader znamy, Arturitu znamy. Ktoś musi Luka Skywalkera i mógłby wymyślić na podstawie tego, kurwa, historii, nie? I to samo by było. Zawsze. Mam takie pojęcie od Gwiezdnej Wojny. Ktoś tam w jakimś internecie streszczenia zobaczył. Boss fight. O. Wreszcie. Cześć się dzieje. Wreszcie można się przespać. Bo ja tylko powiem dalej. Wierzmy jakiś myśliwiec się wynoszą. Nie dosięgniemy jej to. Może nie musimy. To miejsce jest niebezpieczne. Wychodź tutaj na parę. Miło patrzeć, że się kazał. Nie wiem, że czułem tonącego stopę. Panna! Wiesz, że ten czas naprawdę nie przetrwa? Cisza! Czy będzie mogła sobie na przykład tableta podłączyć? A czemu nie? Jej krew może jest twardy, ale nie na tyle, żeby wytrzymać lądowanie myśliwca za taj. Ale to nie jest wyjątkowe. Chowacie się jak dobrze. To znaczy... Rzeczywiście macie rację, jeżeli tutaj będzie taki ciągle sobie tam osiężyć się zapiął. Nie chwilę. Zepcze was jak mrówki. Nie
milem ponad wami. Nigdy mnie stamtąd nie dosięgniecie. Nawet nie próbujcie. Wszystko się tutaj rozpada. Ciekawe, czy można by zrobić tak, żeby coś z tego pospadało na fazę. Nie wydostaniecie się z tego statku. Kiedyś wreszcie wyjdziecie. Gdzieś tam się grało w zanikowaniu. Nie ukryjecie się przede mną. Zaraz, gdzie wy jesteście? Ale mam tego kamienia, który z tego wychodzi? Daj kamienia! No? To jest bardzo ważne. Specjalnie najładniejszy wybierasz. Mój inżynierski umysł tak sobie myśli, że Fatma powinna przejść zaraz po tym myśli. Ale ta dziewczynka też się pochwalona. Proszę, jakiś ty tak jakby wiedziała, ona nie miała z tym problemu, że mam jej podać do ręki. Twoja sytuacja się tylko pogorszy. Ja mam coś wiedziała, czy ona by wiedziała, że ja nie widzę. Nikt nie może stąd uciec. Zrozumiano? Ja wiem, że to za dużo ich tutaj jest. Ale w sensie podawała tak wiesz. No tak. Nie musiałam nic szukać, po prostu falowała do ręki. Tutaj, właśnie tu jest dla ciebie coś. Tutaj, o. O Boże, ale nie. Zobacz, moja, dwie wielkie osoby już dwa razy dzielę. Ale też jak się zdziwimy, ja zobacz, rzeczy z planszem było potrzebne więcej razy. No. Ale licznikiem możesz to naprawić. Żałuję teraz do powołanego dnia. Bezpiecznie! Włączmy z powrotem. Jutro sobie zjemy. Dzień. Ale chyba trzeba będzie sos do sałatki. Tak. To patrz, nie dole są.
Jakieś kojarzenie chyba było, co? Tak. To Dawid jak na zimno. Nie wiem, czy nie było to co mam papa, to nie wiem, jeszcze rano. Nie, raz rano jest jeszcze pan z wodą. To ja też nie jestem. W jednej miski. Zawsze byłeś śmieci. O, mocne słowa, jak na grę Lego, to są bardzo mocne słowa. Dla mnie jesteś śmieciem. Nie, zawsze byłeś śmieciem. Dawid, ja bym przywany, bo przyszedł ostatni. Bo to rozumiem. Bierzmy jakieś promi, żeby na mnie. Teraz będzie fajna gra, może. Próbują uciec. Dlaczego wy nie mi się spodoba. To będzie taki filmogram. Prawda, Bartuka, da? Tak. Jak nas się przedostanie? Do bani. A będą wybory życiowe? Będę musiał wybierać wybory życiowe? Tak. To jest. Ty, pani Bajka, się porządek! Bo... No jak to będzie, gdy odejdziecie? Nie wiem, ja sobie nie wyobrażam. Nie daj im uciec! I gdybyś mówił, że z podwyżką 5 zł, dostał od gościa rozliczenie do pół roku, takie normalne do przodu. Bez zmian, który zrobił. Kamiony nie idzie! Ale! Bo coś tam... Ja mówię, ty, no bo ja kiedyś powiedziałam panie bracie, że nam się już nie bardzo opłaca. On mówi, ja też nie wiem, kiedy tam. Więc chyba albo nacisnęła na tego właściciela, żeby nam nie zmienił. Jaka hybryda. Jestem netoperek. Jestem netoperek. Dziewczyna uciekła statkiem z Duga. Skończmy to. Takie kiedy roboty takie dostały. Co to jest? Planeta zwana Krayt. Tam jest baza? Opuszczona, ale dobrze uzbrojona. Nie, nie, gdzieś tam pod spodem jest jakiś film. No tak, będę zmywarkę podnosił. Lecą zamknąć grodzie. Może tam coś nowa pokrywa, albo na dole tam, gdzie ty wyjdziesz. No to nie jest. Jest. Adam mały. 102 metry już tam. Ciągle zwijacie! To wszystko, co zostało? O, jak dobrze cię widzieć! Wykorzystajcie całą pozostałą moc do nadania sygnału alarmowego na rubieże. Ja już czuję, jak oni będą się pobawić, że to na się dzielić z tym podwartu, chłopaki. Jak możemy pomóc? Już czuję te różdżki. A kupujemy sobie różdżki z Harry'ego Pottera? Jako rekwizyty? A jak? Do grania w to dziadostwo Hogwartu. To będzie jasne. Będzie mój róż, to woli do łata. On nie miał róż. Teraz? Nie, on na początku miał jakąś normalną. Ja teraz. Halo. Co? Voldemort miał czarną różkę w siódmej części przez chwilę. Ale on miał taką swoją na początku. Wcześniej miał swoją z piórem Feniksa, taką tak. Samą jak Harry. Tak. Z tym samym rdzeniem, ale wyglądało trochę inaczej. Ale no, to są... udało ci się to chyba uruchomić? Te pióra pochodziły z Feniksa Hawksa, którego on posiadał kto? Możesz wejść na i ją naprawić? Dlatego też w czwartej części Harry przeżył, dzięki temu. To tak książki dalej nie było. Nie możesz się dostać do anteny, co? BBA. Jest tutaj coś, czego można by użyć, żeby go podsadzić. Myślę,
To jest jak to rozwiązać? Kurde, długi ten epozit. Chodź się czegoś nauczyć. Zawsze coś znajdzie. Bo oni się nie starają. Ale nie tu, gdzie trzeba. Bo biosę nie robi przez update. Support assist. Nie wiem, no bo Delet już mam na wylot. Masz? Ale dzisiaj ma tak płacić za to biosę. No nic tak, ale to spokojnie, bo ja też nie. To nie tylko ty. Wszystko działa, lepiej. Reata zespołowa na piątkę. Sygnał alarmowy jest transmitowany. To co będzie, jak ci nie odpowie? Nie, na pewno odpowiedzą. Ale się nie martwię. Jezu! Formuła 1 startuje. Będziesz musiał to zobaczyć. Zjebałam się już po. A ja ją chwaliłem. Ale ty działasz. Ja pierdolem, zmywarkę strzelił pierun. Ty, to się jak Formuła 1. Pierwszy raz słyszałaś ten dźwięk? Tak, ale mnie coś w nocy kiedyś wybudziło i obstawiam, że to pewnie było to. Co ci mówiłam, że myślałam, że się popsuła, ale ty myślę, chuj, co to w nocy zmieni rano? Co to w nocy zmieni? Że coś jest chyba nie tak. Albo dokończy, albo będzie nie. Formuła 1. Już sobie kocię powiem teraz. Nie wiem, bo to żaleć tutaj. Cikacza, trzeba zniszczyć te działo. Jednostki lądowe, otworzyć ogień! Jeszcze działa. Zaraz na tobą poprzy! Nie mogę ich zgubić! Wiesz? Second millennium! Włosy ściął. To koniec. Mhm. Tego dziewczyna? Siostra. A! Okej. Okay. Skywalker próbuje nam zapewnić przetrwanie. Widzisz pan zmywa dzielnie dalej. Jakieś takie wysko. Może to miało być jakaś awiaoperoda. Wróciłeś powiedzieć, że mi wybaczasz? Uratować mnie? Nie. A ja bym się tak ładnie poskał, nie ma bałka, prawie godna podziwu i niezwykle frustrująca. Pełna siła ognia!
Zawiodłem cię, Bebe. Na pewno! Znowu! Ognia! Oczywiście, najwyższy mocno. Nie, zniknął! Znajdziemy jakąś inną drogę. Nie idziemy w którą stronę poszedł. Ruch oporu przegrał. Wojna się skończyła. A kiedy skończę z tobą, nie będzie więcej Jedi. Niesamowite. Każde słowo z tego było nieprawdą. Nie jest to najlepszy stan. No, zbudujemy wierzchło, wyjmijmy baterię i będzie jak nowo. Damy raz. Wszystko się solo? Tak, jest urządzę, prawda? Nie ma się tu zmartwić. Umiesz nowe sztuczki? Więcej! Strzelaj! Widzę, że nie wyszedłeś z sprawy nawet w ukryciu. To nic. I tak w końcu cię pokonam. Jak? Co się dzieje? Rebelia dziś się odradza. Wojna dopiero się zaczyna. A ja nie będę ostatnim Jedi. Czyli spłodzi dziecko z tą babą. A, nie, to siostra. No. Ale kiedyś się pocałowali. Czyli kurwa jestem blisko, a ty się czepiasz. Dobra, z siostrą. To pełnili mezalians. Normalnie jak ten żołdron znowu. Kombinuj, Petra, miałeś tyle czasu, jak ja się biłem. Na spanie. To zaraz naprawdę ty zrobiłeś badanie. Kiedy ty robiłeś to badanie ostatnio? Grudni. No to dawno minęło w tym roku. Aczkolwiek w grudniu to było to samo, więc ja nie wiem. Ty mi powiedz, jedź do domu. Nieprawda, to jest tylko każdy raz, że mam pomysł, mam tu wiedzieć. Jedź do domu w niedzielę. Nie będziesz jechał. Powiedz mi po prostu, co, jakie... Znaczy, co ci badali wtedy? Jeżeli, na pewno nie. Jeżeli tam nie było te skał, to te badania są niewiarygodne. No nie, nie mówię, że nie mówi takiego. Trzy, cztery może. Ty pierdolisz teraz. Co ty? No, powiedziałem. Tutaj te programowanie włączyło się, te trzy, te cztery. Jakieś te... To są przeciwciała, moi drodzy. Tak. Wie tu rękawica bokserska. jakieś certyfikaty wodoszczelności. FT3, FT4. IP65. To są certyfikaty odporności. Byłem jak nowo. Nie powiem. Nionika z apteki liczy te penadole, zobacz, serce, a kucharek z ciocią Stasią na boku. Panie! Nie, dobra. Ale słyszałeś o niuńce z apteki? Nie.
No Patrycia! Nie! Nie. Monika z apteki. Już się spotkali, pa, już jest, pa. Jesteśmy blisko. Kurwa. A jednak będą płodzić. O, o! No dość po wszystkim. Troszkowy tekst trochę inaczej wygląda. Taki sam jak ojciec. Nie teraz. Odejdź to. Wróć później. Dziękuję. Nie. Do zobaczenia, młody. Przepraszam. Czułam to koniec. Jak my teraz. Jaki wątpliwy. Przestańcie, bo może to jest inspirujący dialog. Nie, człowiek, pusty. To jest Józef. Jezus. Jak to ci. O matko. Zrobię to trofeum. Ty zawój trofeum, panu. Aby poznać szczegóły. Udało się. Piotras, oficjalnie możesz iść spać. Kurra. Dobra, czekaj, co my mamy jeszcze? 9 część na jutro. 9, ale dalej jest swobodna? Tak, i potem możemy... O kurwa, 26%. No, potem możemy robić poboczne, bo teraz robimy speedrun fabuły. A potem możemy robić poboczne, to ja. No, powiem ci, patrzyłem. Bardzo ciekawe są zdobywania statku. Po całym statku lata się admirała. No, żegnamy! Dobra, no to koniec. Dziękujemy bardzo za uwagę. I elo, do jutra!